Czy zastanawialiście się kiedyś, jak to jest być perfekcjonistą? Myślicie może, że to taki człowiek, który zawsze realizuje każde zadanie z pełnym zaangażowaniem? A może to ktoś taki, kto zawsze potrafi jakoś sam się wewnętrznie zmotywować? No cóż, to tylko częściowo jest prawdą i dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy, ale zanim to zrobimy, jak zwykle poproszę Was o zasubskrybowanie mojego kanału i wciśnięcie dzwonka, żebyście zawsze byli na bieżąco z moimi najnowszymi filmami. A każda Wasza łapka w górę jest dla mnie bardzo cenna, więc pamiętajcie również o tym i dajcie ją już teraz. A więc dziś z czym kojarzy się Wam perfekcjonista? Wszystko zawsze zrobione na 110% normy? Ktoś, kogo nie trzeba dodatkowo motywować do pracy. Ktoś, kto doskonale sam się do tej pracy wewnętrznie motywuje. O, no jeżeli tak, to być może znaleźliśmy właśnie receptę na pracownika idealnego. A może lubicie nawet myśleć o samych sobie, że jesteście perfekcjonistami i że to jest Wasza zaleta? No cóż, wcale niekoniecznie. A co gdybym Wam powiedział, że nieprawidłowo ukierunkowana motywacja może zupełnie odbierać perfekcjonistom zapał do pracy? Co jeśli perfekcjonizm to nie zaleta, a wada? Przede wszystkim dlatego, że perfekcjonizm jest dla nas bardzo często obciążający, a nawet wyniszczający psychicznie i emocjonalnie. Niby intuicyjnie każdy z nas, jeśli musiałby przejść jakąś trudną operację, pewnie wybrałby chirurga perfekcjonistę, no bo przecież chirurg perfekcjonista nie zostawi w naszych trzewiach na przykład zaszytej pielęgniarki. No, pewnie prawda, ale z drugiej strony popatrzcie na to w ten sposób. Perfekcjonizm być może każe temu lekarzowi zostawać zawsze po godzinach, aby nie zostawiać żadnych zadań dla innych. A może ten perfekcjonizm oznacza też wypełnianie karty pacjenta jakąś perfekcyjną polszczyzną i kaligrafią do tego stopnia, że ta formalność zajmuje mu 20% więcej czasu niż innym chirurgom. A może jeszcze ten perfekcjonizm nie ogranicza się wyłącznie do pracy i ten chirurg zamiast odpoczywać w weekend spędził łącznie 20 godzin na kursie doszkalającym w ten weekend i teraz jest nie do końca wypoczęty. No, okej. No więc może przynajmniej myślicie, że ten chirurg jest doskonale zmotywowany i zawsze ma zapał do pracy i realizuje wszystko terminowo. Też niekoniecznie. Jeśli sami faktycznie borykacie się z perfekcjonizmem, to pewnie też znacie zjawisko prokrastynacji, czyli odkładania w czasie pewnych zadań. Prokrastynacja może być wywołana przez to, że czujemy, że nie będziemy w stanie zrealizować naszych zadań na takim poziomie, jakbyśmy tego chcieli. I to jest bolączka naprawdę wielu perfekcjonistów. Z obawy przed tym, że nie uda im się zrealizować danego zadania doskonale, odkładają to zadanie do ostatniej chwili albo nie podejmują się go wcale. Czyli zupełnie rezygnują z pewnych przedsięwzięć z obawy przed tym, że nie zrobią wszystkiego właśnie na 110% normy. No a czy zawsze to 110% normy jest potrzebne? Moim zdaniem nie. Co więcej, moim zdaniem czasem i 100%, czy nawet 90% nie jest konieczne. Czasem po prostu wystarczy coś zrobić. Czasami nasza błędnie ukierunkowana motywacja do zrobienia czegoś doskonale nie pozwoli nam w ogóle podjąć się jakiegoś zadania. Czasami nasze życie kręci się wokół tak wyśrubowanych standardów, że stajemy się więźniami. Więźniami swojej własnej, nieprawidłowo ukształtowanej motywacji. Doprowadzamy do takiej sytuacji, że nasze wysokie oczekiwania wobec siebie, chociaż czasem też wobec innych, napełniają nas takim paraliżującym lękiem. Lękiem przed tym, że nie zrobimy czegoś idealnie. A ten lęk, który pierwotnie wywodzi się z bardzo wysokiej motywacji, może przewrotnie sprawić, że nie zrobimy zupełnie nic. Jeśli czujecie, że jest w Was ukryty ten perfekcjonista, jeśli prokrastynujecie, odsuwacie wykonywanie jakichś zadań na ostatni moment albo w ogóle rezygnujecie z ważnych dla Was wyzwań, mam dla Was dobre wieści. Znam sprawdzone ćwiczenie rozwojowe, które pozwoli Wam wyrównać tę nieprawidłowo ukierunkowaną motywację. Ale zanim to zrobię, dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy widzicie u siebie w ogóle zjawisko prokrastynacji.
Czy u was może ta prokrastynacja wynikać właśnie z perfekcjonizmu? No i czy macie w ogóle w sobie taką gotowość i otwartość do wyzbycia się swojego perfekcjonizmu? Dajcie znać w komentarzach, a jeśli będziecie zainteresowani, to ja obiecuję, że bardzo chętnie podzielę się z wami moimi metodami, które stosuję też na co dzień w mojej praktyce. Do zobaczenia wkrótce i czekam na wasze komentarze.